Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dzisiaj, jak pewnie wiecie z tytułu odcinka oraz miniaturki, będziemy sobie tuningować Audi RS4 z 13 roku na drift. I w tym samochodzie mamy 4-litrową V8, która generuje 450 bodajże koni mechanicznych. Także już na starcie, bez żadnego tuningu, mamy bardzo, bardzo ładny dźwięk. Fura waży gdzieś około 1700 kg, więc no będziemy musieli ją trochę odciążyć, dać napęd na tył, bo w standardzie mamy napęd na 4 koła. Tak, zdecydowanie dźwięk mamy tutaj fantastyczny, pieści nasze uszy. V8 pod maską. W ogóle sprawdziłem przed chwilą ceny tego samochodu na rynku wtórnym i oscylują gdzieś w okolicy 150-130 tysięcy złotych na rynku wtórnym, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, ale trzeba pamiętać, że jest to jednak już auto sportowe i do niego trzeba znacznie droższe części dokupować, więc w eksploatacji też to auto wyniesie nas sporo więcej niż normalne, na przykład A4. Co ciekawe, jest to najnowszy model z serii RS4. Jest to... 8? 8 generacja? Tak? Dobrze mówię? I no... nowszego nie ma z tych modeli. To znaczy, pewnie tam przeszły jakieś liftingi, te RS4. Ale tam nie widziałem, żeby były jakieś nowsze, tak? W sensie, no, że inne, jakieś tam RS4, tylko po prostu jest ta 8 generacja i jest tak 8 generacja też po liftingu. Zawsze jestem taki sceptyczny co do maszyn z napędem na 4 koła, żeby zrobić je pod drift, ale czasami się udaje, na przykład udało mi się zrobić Lancera Evo 9. Udało mi się zrobić bardzo fajnie pod drift na kierownicę. Driftuje mi się nim po prostu fantastycznie. Mimo że Forza Horizon 4 jest to gra arcade'owa, to tutaj czasami można znaleźć jakieś takie fajne namiastki symulacji, jak na przykład to, że każdy samochód ma swoją charakterystykę, jeśli na przykład zrobimy mu podobny tuning pod drift. I jeden będzie się nadawał pod drift lepiej, inny gorzej. I często mam tak, że biorę jakąś furę i myślę, ło, to będzie super driftować, silnik z przodu, napęd na tył, no jak to nie będzie latać? I ty, biorę taki samochód i powiem ci, że totalnie do dupy się nim jeździ, nie? A na przykład biorę jakiegoś Nissana, jakiegoś starszego Japońca i śmiga jak szalony, jakby był zrobiony typowo pod drift. No, więc to różnie bywa. Na przykład zrobiłem sobie tego Camaro chyba pod drift. I powiem ci, że totalnie jakoś mi nie wyszedł ten samochód, nie potrafię nim driftować. No ale zobaczymy, jak będzie z Audi. Powiem wam, moi drodzy, że w Forzie Horizon 4 niewiele samochodów pozwala na tak rozbudowany i ładny przy tym tuning wizualny. Mamy tu naprawdę bardzo ładny zbiór zderzaków, które możemy sobie wymienić w tym samochodzie na inne. Ja sobie wybrałem, myślę, że wybiorę sobie ten zderzak. I mamy jeszcze tutaj ładny zderzak z tyłu i to też wygląda nieziemsko, najbardziej mi się podoba ten. W dodatku podczas dodawania gazu, po prostu jak zwiększają się czy zmniejszają obroty naszego silnika, to rura wydechowa w tym Audi drga różnymi wibracjami, co mi się bardzo podoba. Oczywiście jest to w wielu samochodach zaimplementowane, ale w Audi wygląda to wyjątkowo fajnie i strasznie podoba mi się wersja Avant w ogóle tego modelu. Nie wiem, czy RS4 występują w jakimś innym, ale chyba tak, chyba też są normalnie w sedanie, nie? No więc możemy się tutaj trochę pobawić, poinstalować sobie różne pakiety. Nie wpływają one jakoś tam drastycznie na, wiecie, aspekty wizualne, nie poszerza nam to jakoś tam bardzo samochodu, ale troszeczkę zmienia i możemy nadać taki odpowiedni ton naszemu pojazdowi, który będziemy sobie tuningować, czy nie. No i ta furka wygląda sobie po tuningu i dostosowaniu.
dodałem kilka naklejek, nie jakoś tam dużo, jakoś tak nie chciałem namieszać tutaj za bardzo. Dodałem kilka takich może charakterystycznych do driftu rzeczy, tablicę rejestracyjną, zmieniłem felgi i samochód obniżyłem do maksa, zmieniłem przedni zderzak oraz tylni razem z wydechami. No i jeszcze oczywiście ulepszyłem tutaj osiągi, gdzieś około 600 kW mocy. Wydaje mi się, że standardowy silnik na maksa ulepszyłem, ale bez dodawania dodatkowych turbosprężarek czy ulepszania ich w jakiś tam sposób. Nie robiłem tutaj swapa silnika, bo uznałem, że to nie ma sensu. Standardowe brzmienie jest wystarczająco piękne i po co je zmieniać? A silnik udało się ulepszyć na tyle, że powinniśmy dać sobie radę bez problemu z driftem. No i po tuningu możemy odnosić takie wrażenie, że dźwięk fury się zmienił, bo łatwiej wchodzi na obroty, lepiej przyspiesza, oczywiście musimy mieć odpowiednie auto do driftu w Fordzie Horizon 4. Tutaj trzeba dosyć dużo mocy władować, żeby te auta latały jakoś przyzwoicie. I my sobie pojedziemy zaraz na miasto sprawdzić, czy uda się jakieś precyzyjne drifty wykonać tym samochodem. Powiem szczerze, testowałem już wiele samochodów i jak do tej pory w Fordzie Horizon 4 najlepiej spisują się do driftu samochody japońskie. Zdecydowanie najprzyjemniej się nimi driftuje. No powiem szczerze, ani razu jeszcze nie testowałem jakiejś chyba nawet BM-ki, tak żeby robić typowo pod drift sobie pod kierownicę. I mam takie obawy co do Audi, że może być troszeczkę zbyt przyczepne, ale zaraz to sobie jeszcze dokładniej sprawdzimy, bo na mieście będziemy mieli dużo takich ładnych zakrętów, takich miejsc, gdzie można wykonać precyzyjne drifty. I na moje nieszczęście zaczęło padać, ale zobaczymy co będzie za chwilę. Jesteśmy w mieście, na szczęście przestało padać. Nienawidzę jak pada, jest za ślisko trochę. Ale może bardziej nienawidzę tego, że nie ma dymu spod opon wtedy. Kurde, to jest najgorsze. Co może być w drifcie, czyli brak dymu. Kurcze, jak tak może być? Driftowanie w deszczu. No ja rozumiem, jak ktoś ma samochód 150 koni mechanicznych i napęd na tył i chce sobie podriftować, to dla niego deszcz będzie bardziej wskazany. Ale w Fordzie Horizon mamy do dyspozycji inne samochody do driftu i możemy sobie robić co nam się podoba, więc tutaj już chodzi tylko i wyłącznie o efekt końcowy. A ten efekt końcowy musi być fantastyczny, a do fantastycznego efektu końcowego jest potrzebny dym. W Fordzie Horizon 4, moi drodzy, i tak teraz jest. Jest fantastycznie, jest idealna pora dnia do driftu, do poszalenia sobie po drogach. Birmingham, dobrze mówię? Birmingham? Chyba tak. Tu w mieście! Już myślałem, że przesteruję, to był nawet spory kąt. Zachował się jak samochód z napędem na 4 koła, jakby. Woo! Jak precyzyjnie! Hell yeah! No i dawaj teraz tutaj, co nam Audi pokaże. Trochę dwójeczką. Z tego co wiem, standardowo w tych Audi montowane są skrzynie siedmiobiegowe Tiptronic. Nie wiem, no, co to dokładnie oznacza. Natomiast dziwne, ale ja mam tutaj skrzynię sześciobiegową. Chyba dlatego, że po prostu zainstalowałem w Fordzie Horizon skrzynię sportową jakoś tam i automatycznie biegi ustawiły się na 6. No mi to nie przeszkadza. Mamy tutaj na tyle mocny silnik, że on sobie z taką skrzynią bez problemu bez problemu poradzi. Dobra, spróbujmy tutaj. Uuu.
ciasno jest, trzeba między tymi samochodami manewrować, ale powiem wam, że jest przyjemnie. Nie jest tak łatwo driftować jak Japońcami. Tamte samochody po prostu same lecą dosłownie. Takim, można powiedzieć, moim ultimate testem samochodu driftowego jest zrobienie pełnego ronda. Chociażby tutaj w mieście często zdarza się tak, że nawet jakiś samochód, który całkiem fajnie driftuje, niezbyt dobrze robi się nim rondo. A tutaj jednak najłatwiej jest kontrować samochód, najłatwiej jest go ustawić w poślizgu mniej więcej po linii i mamy do tego sporo miejsca, zwłaszcza tutaj w mieście, a zresztą prawie każde rondo w tej grze, no może nie każde, ale jest spora część rond, które są bardzo duże tutaj i można sobie polatać i popróbować. I znowu mamy tą deszczową pogodę, gdzie nie widać dymu spod opon, no szlak mnie trafi. Dajcie mi z powrotem Hiszpanię do Forzy Horizon, żeby było ciągłe słońce, albo po prostu, żeby nie było deszczu. Bo ja chcę driftować tutaj. Nie no, rondo robi całkiem okej. Nie poszło mi fantastycznie, ale nie było źle, nie było źle, dało się latać. Dobra, lecimy dalej. Polatać po mieścichu. No i tu miałem trochę problemów, żeby samochód jakoś tak poprowadzić ładnie. Udało mi się wyminąć kilka samochodów, ale nie podobało mi się aż tak bardzo. Trzeba by było zrobić jeszcze parę testów i mam taki pomysł, żeby zrobić test wokół tych lamp. To mi zawsze przysparza sporo problemów, nawet w bardzo dobrych samochodach driftowych. Zobaczymy, jak będzie z Audi, czy dam radę tutaj zrobić bardzo ładne bączki wokół tych lampek. Sprawdźmy. Zaciągnąłem ręczny i nie nacisnąłem sprzęgła. I niestety auto mi zgasło. Próbujmy. No gicior. Jest dobrze przystosowane do driftu, daje sobie radę. Tak, możemy pocałować lampę. Okej, teraz druga opcja. Uuu, za mocno, kurde. Ten transfer, a to już jest moja wina, to nie jest wina Audi. Ten transfer jakoś tak jeszcze mi nie wychodzi za dobrze. Transfer na następną lampę, ale tak, Audi przy lampach radzi sobie całkiem fajnie, podoba mi się. Nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę w Forzie Horizon 4, ale jak odinstalujemy sobie tylną tablicę, to nawet wtedy w niektórych autach, w których jest w rzeczywistości podświetlenie z tyłu tablicy, nasza customowa tablica stachu z tyłu też jest podświetlona, także nie tylko światła z przodu czy z tyłu samochodu działają, ale także tablica jest tutaj podświetlona. Ja strasznie lubię to w Forzie Horizon 4, że mamy takie detale, strasznie mi się to podoba. No i zobaczcie, że ta tablica jest w nocy bardzo dobrze widoczna dzięki właśnie temu dodatkowemu oświetleniu. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale można odinstalować sobie te standardowe tablice i te, powiedzmy, z naklejek też są wtedy fajnie widoczne. No to polatajmy coś jeszcze, zobaczymy, czy nam coś ciekawego wyjdzie. Tutaj jest taka fajna, oficjalna już chyba strefka driftowa, gdzie można przetestować różne ładne samochodziki do driftu. No i podoba mi się właśnie ta taka wersja Avanta do driftu, chociaż do driftu wybiera się raczej kwadratowe stare Japońce albo jakieś stare BMW z lat 90. a nie jakieś takie Avanty. Jest to dosyć taki niestandardowy do driftu samochód. No ich trochę za młody, jakby nie patrzeć, nie? Tak jeśli patrzeć na to kulturowo, tak pod względem sztuki. Ale kurde, auto jak auto, możemy je zrobić pod drift? Możemy. Możemy zrobić napęd na tył w Forzie Horizon? No jak na razie możemy.
i to całkiem niedrogo. Więc czemu z tego nie korzystać, nie przetestować jakichś niestandardowych samochodów, zobaczyć jakby one mogły wyglądać podczas driftu. Niestety widzę, że ta strefa driftowa jest oblegana przez rajdowców, więc chodźmy sobie jeszcze na miasto i spróbujmy skleić coś ładnego. O ty dziadu ty! Opowiem wam, że nie jest łatwo, da się. Aczkolwiek, żeby to zrobić tak super, trzeba się w Audi postarać trochę, kurde. Tutaj się na Krzysia wcisnąłem, na skrzyżowanko. Ale jeszcze jest jedno takie miejsce, które, na którym ja zawsze lubię trenować autka. Yeah! Poszła. No powiem, że manewrowanie między trafikami bywa i denerwujące, ale też bardzo satysfakcjonujące, jeśli jakiegoś gnoja uda ci się na milimetry ominąć, naprawdę. A właśnie, czekaj, nie pojedziemy w tą stronę, pojedziemy sobie może w tę stronę, bo tu są takie ciasne ronda. Czy uda mi się je zrobić jakoś ładnie? Czekaj, tu trochę tych botów jeździ. I tak, tu mamy takie rondko, które wydaje się być proste. No co, dociskasz gaz do końca? Jazda, nic trudnego, ale ono ma różne takie wzniosłości, że tak powiem. I tu można się czasami zdziwić. O właśnie. Można się czasami zdziwić, jak zabraknie nam prędkości podczas ślizgu. I wtedy trzeba zacząć coś kombinować. No i ja tutaj ani na nożnym, w sensie tak hamować przednimi kołami też nie bardzo. Czasami trzeba jakoś mocniej rozpędzić samochód, bo może ci się po prostu przesterować, jak będziesz za wolno jechał. Ale powiem wam też, że ciężej jest uzyskać w tej audycji takie mocniejsze kąty nieraz. Ja mam takie wrażenie, że auta z napędem, które normalnie są z napędem na 4 koła w Fordzie Horizon, je troszeczkę łatwiej przesterować niż te, które mają normalnie napęd na tył i silnik z przodu. Ale to chyba też zależy od samochodu. Na przykład zrobiłem, tak jak mówiłem wam, zrobiłem tego Lancera Mitsubishi Evo 9. Jest fantastyczny do driftu, no, ale też tak czasami trochę się za bardzo prostuje. No może to jest kwestia tuningu, może powinienem mu władować tyle mocy, że jeszcze tylko skrzydeł by mu brakowało, żeby ten, żeby poleciał i tam z samolotami się ścigał, a nie z jakimiś samochodami na ziemi. Strasznie mi się podoba to, że Audice mają ładny dźwięk silników standardowych w tej grze, naprawdę. Są to jedne z najlepiej brzmiących samochodów w całej grze. Ja nie mówię tylko o tych najnowszych, ale również RS2 brzmi bardzo fajnie. No RS7 to już jest w ogóle czad, tak? No to jest jedna z nowszych Audic, nie? Brzmią naprawdę cudownie i nie miałem serca robić tutaj słapa jakiegokolwiek w tym aucie. Super jest posłuchać takiej fury jako odmianę od japońskich sześciocylindrowych rzędówek, czy tam V6 jakiś, jak mamy w Nissanie 370Z. Do tej pory jestem zaskoczony, że w 370Z jest V6. Całe życie byłem przekonany, że jest tam rzędowa szóstka, tak jak w innych japońskich znanych samochodach. Nie wiem, czemu mi się tak ubzdurało. Może po prostu kiedyś nie sprawdziłem i tyle.
No i co ty miniasz tutaj? Spaduwa. Driftuje się po tym mieście, a nie jeździ z przepisami, no hello. Co nie, wczoraj w tej Fordzie Horizon jeżdżą te boty, czy nie? No jakoś tak nie potrafią, nie? Nie rozumieją nas gracze, że my tu chcemy driftować. Chcemy mieć dużo miejsca na drifty, człowieku. Nie no, jest sposób, żeby wyłączyć te boty, ale to tam jeszcze może się kiedyś pobawię, to zobaczymy. Póki co daje mi satysfakcję omijanie tych botów podczas driftu, więc... Woo! Tak, zostawię je sobie włączone póki co. Moi drodzy, udostępnię wam tuning tego Audi, jeśli będziecie sobie chcieli przetestować. Prawdę mówiąc, ja te tuningi robię bardziej pod kierownicę, ale okazuje się, że na padzie też bardzo fajnie się nimi driftuje, tymi samochodami. Dlatego, że ten tuning jest taki no już dosyć łatwy zrobiony, żeby samochód się pięknie ślizgał i był bardzo taki responsywny może. Czekaj, bo ja tu nie pamiętam, gdzie tu ręczny się, o. Pod B mam teraz ręczny, tu, ojej, nie tak. Dobra. Tutaj biegi. Ciekawe, czy lądu, bo uda mi się na padzie trzepnąć. To jest takie kwadratowe rondo, ale damy radę. Na padzie jest, kurde, dużo łatwiej, bo możesz jednocześnie sobie driftować przy pomocy hamulca nożnego albo przy pomocy hamulca ręcznego, naciskając po prostu odpowiedni klawisz, nie? I nie musisz tam przekładać nogi, czy tam myśleć o jakimś sprzęgle, czy coś. Zwłaszcza jeśli masz skrzynię sekwencyjną, ale jeśli driftujecie, to polecam wam sobie ustawić skrzynię manualną ze sprzęgłem. Na padzie jest ciężko, z tym, że sprzęgło daje nam sporo więcej możliwości i kontroli nad samochodem w różnych sytuacjach. Nie, na padzie to nie to samo. Nie ma jakiejś takiej płynności, nie? Nie ma takiej precyzji w sterowaniu tym autem. Mi się to bardzo podoba na kierownicy właśnie. Nie. Kiedyś jak właśnie nagrywałem z Enlargo, o, to była moja precyzja. Kiedyś jak nagrywałem z Enlargo, to byłem w szoku, że tak precyzyjnie może wyglądać drift w ogóle w Fordzie Horizon, jak ktoś inny driftuje koło ciebie. Ja jechałem tak bardzo powoli, gdzieś 30 km, no może trochę wolniej, tak z 15 nawet km na godzinę, a on tak driftował wokół mnie, to było niesamowite. Możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Naprawdę zajebiście to wyglądało i świetnie mu to wychodziło. Nie mam pojęcia, czemu przestał driftować, przestał nagrywać na YouTube, ale to jest chyba jego prywatna sprawa i powinniśmy to uszanować, prawda? A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Fordzy Horizon 4. Mam nadzieję, że podobał wam się ten w takim nowym wydaniu. Zapraszam was następnym razem. Trzymajcie się, hejka!